Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. Słowa, które dzisiaj słyszymy w Ewangelii, świadczą o tym, że Jezus Chrystus związał się z kapłanami, związał się z biskupami, związał się początkowo ze swoimi apostołami, posyłając ich, błogosławi ich misji, daje im swojego ducha i wiąże swoją misję z ich też czynami, ich słowami, zakładając kościół, buduje go na Piotrze, daje mu klucze Królestwa Niebieskiego. I dzisiaj ta prawda, no, jest bardzo mocno wystawiona na próbę poprzez to wszystko, co obserwujemy. Bylibyśmy nawet skłonni do tego, żeby, no, zrezygnować z zaufania biskupom, kapłanom. Dlatego, że ich życie może nie zawsze jest święte, ale wiemy, że Jezus Chrystus nie rezygnuje z człowieka. Jezus Chrystus nie rezygnuje, nie zrezygnował z Piotra, kiedy on upadł, kiedy zdradził, nie zrezygnował z tego, aby na nim budować. I myślę, że dzisiaj Jezus też nie rezygnuje z kapłanów, nie rezygnuje z biskupów. Oczywiście domaga się prawdy, domaga się budowania kościoła na prawdzie, na szczerości, ale nie rezygnuje, nie taka jest miłość Boga. Dlatego, no, trzeba dzisiaj od nowa jakoś uwierzyć w to, że kto słucha kościoła, kto słucha tych, których posłał Jezus Chrystus, słucha Jezusa Chrystusa. Trzeba odnowić w nas miłość, miłość, która próbuje ocalić drugiego człowieka. Módlmy się za kapłanów, módlmy się za biskupów, po to, żeby sami byli też świadkami, żeby ich życie, czyny i słowa stanowiły jedność. Oby ta wiara w Kościół prowadzony przez pasterzy nie ustała w naszych sercach.